Witamy w słonecznej Chorwacji, a dokładnie witamy Was na Istrii z miasta Rabac. Jak już wiecie, jesteśmy w Rabacu, ale nie wiecie tego, że jesteśmy w hotelu należącym do spółki Valamar. Jest to hotel Sanifor. Ma pewną rzecz, którą tutaj nie mają inne hotele. Przede wszystkim jest to hotel nastawiony na rowerzystów. Tworzono tutaj całą infrastrukturę, która właśnie rowerzystom ma pomóc fajnie spędzić wakacje. Przede wszystkim największym atutem Rabaca i hotelów należących do Valamaru jest tutaj to, że znajduje się tutaj bike park. W tym bike parku byliśmy w grudniu, teraz jesteśmy ponownie po to, żeby przetestować właśnie najnowsze trasy, jakie tutaj zostały stworzone. Jesteśmy przy początku familijnej trasy w bike parku Rabac. Jest to trasa familijna, ale każdy będzie na niej się świetnie bawił. A dla bardziej wprawnych rowerzystów będzie ona stanowiła dobrą rozgrzewkę przed jazdą na trudniejszych trasach. Natomiast dla rodzin z dzieciakami będzie ona super, ponieważ absolutnie każdy sobie na niej poradzi. Jest naprawdę bardzo prosta i bardzo przyjemna. W samym sercu bike parku, dokładnie w Skills Parku, gdzie znajdziecie pumpsack oraz takie krótsze trasy, które pozwolą Wam na szlifowanie Waszych rowerowych umiejętności. Jesteśmy w górnej części Skills Parku, skąd jak widzicie wychodzą raz, dwa, trzy, cztery trasy o różnym poziomie trudności. I tak naprawdę jest to doskonałe miejsce do tego, jeżeli byście chcieli potrenować, podszkolić Wasze umiejętności, w szczególności te zjazdowe, to jest właśnie doskonały punkt, od którego powinniście zacząć swoją przygodę z bike parkiem. Park to nie tylko miejsce dla początkujących rowerzystów, również ci bardziej zaawansowani znajdą coś dla siebie. Zaawansowani rowerzyści znajdą w całym kompleksie ponad 20 km tras, łącznie z tym, że cały czas powstają nowe.
jesteśmy w miejscowości Ripende Cosi z Bike Centrum Rabat. Trzeba się tu trochę powspinać, ale warto, chociażby z powodu widoków. I gdy już tutaj dojedziemy, mamy dwie opcje dyspozycji. Jedna to jest trasa Devil's Creek, która zaczyna się tam kawałek dalej w miejscowości i zjeżdża naturalnym single trackiem, trawersując to całe zbocze jeszcze przed lasem, także na całej trasie mamy naprawdę fajne widoki. My natomiast w tym momencie będziemy kierować się dalej w stronę wyższej, jeszcze wyższej części kompleksu. Tam czeka na nas najnowsza ścieżka Espresso i jeszcze trzy inne. Najnowszej trasy, czyli na początku Espresso, i za chwilę ruszamy na górę. Właśnie do Bike Centrum Rabat, gdzie działa również wypożyczalnia, w której możecie wypożyczyć przede wszystkim e-bajki, zarówno full suspension, jak i e-bajki sztywne, a także oczywiście zwykłe rowery. Są też wersje rowerów z fotelikiem dla dzieci. W każdym razie tutaj na miejscu działa też sklep oraz serwis, także w razie czego możecie rowery sobie też przeserwisować. Jak widać albo nie widać, wybraliśmy rowery elektryczne i za chwilę ruszamy na wycieczkę. Najpierw do Labina, a potem zobaczymy, co nas dalej poniesie.
naszą przygodę z Rabacem. Jutro już stąd wyjeżdżamy. Spędziliśmy tutaj dwa pełne dni i możemy powiedzieć jedno, to stanowczo za mało. Bo prawda jest taka, że moglibyśmy spokojnie tutaj spędzić tydzień, a i tak byśmy się nie nudzili. Od grudnia, kiedy to byliśmy ostatni raz, bike park się rozbudowuje. Powstają nowe trasy, jedna z nich Espresso. Trasa jest bardzo płynna, jest równa, jest robiona w stylu flow traila. Jest ona dosyć wąska, ale większość przeszkód jest wyrównanych. Natomiast jest to prosty single track, który nas prowadzi po przepięknych widokach. Przejeżdżając tutaj, warto też rozejrzeć się trochę po okolicy. Jest tutaj naprawdę fajnie, widokowo, przyjemnie. No i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to że ilość opcji, jeśli chodzi o trasy rowerowe, ale i również piesze, jakie tutaj są, są naprawdę bardzo duże. Więc jeśli będziecie chcieli spędzić tutaj więcej czasu, to gwarantujemy Wam, że nie będziecie się nudzić. W najbliższej okolicy jest ponad 200 km różnych tras rowerowych. A na całej Istrii chyba ponad 1000, jeśli się nie mylę. Także naprawdę jest w czym wybierać. W sezonie wakacyjnym na pewno można trochę pojeździć na rowerze, trochę popływać. Wieczorem pójść gdzieś do jakiegoś małego miasteczka, sobie podjechać kawałek, zrobić wycieczkę, zjeść dobrą rybkę. Wszystko jest tutaj pod ręką tak naprawdę. To, co jest pozytywne w kontekście tego miejsca, czyli Bike Tented Rabac, jest to, że rzeczywiście przyjeżdża tutaj bardzo dużo rodzin z dzieciakami i na trasach, zarówno tych familijnych, jak i tych nieco trudniejszych, widzieliśmy bardzo dużo właśnie rodzin z dzieciakami, nawet czasami kilkuosobowe grupy. I widać było, że naprawdę całe rodziny mogą tutaj się świetnie bawić i aktywnie spędzać czas. Podsumowując, na pewno Bike Park Rabat, jak i sam Rabat gorąco Wam polecamy. Jest to miejsce, gdzie będziecie mogli zarówno szlifować swoje rowerowe umiejętności, jak i również, jeżeli już te umiejętności posiadacie, to po prostu będziecie mogli się wyszaleć na tutejszych trasach. Na pewno będziemy tu jeszcze wracać, głównie dlatego, że całe bike centrum się rozbudowuje i na pewno za czas jakiś tych tras do testowania będzie jeszcze więcej. Oprócz tego bardzo nam się podoba tutaj klimat panujący w samym Rabacu, panująca tutaj atmosfera, a samo miejsce też jest przepiękne, także jest to wymarzone miejsce tak naprawdę na wakacje. Polecamy.